Nazywam się Rob Jensen, jestem animatorem. Zanim zaczniemy animacje komputerowe, algorytmy i tym podobne, pomówmy o tym, czym w istocie jest animacja. Zawsze obowiązuje ta sama zasada. Wprowadzamy zmiany w serii obrazów i pokazujemy te obrazy kolejno. W animacji odręcznej posługujemy się rysunkami. Rysujemy pozycje kluczowe, a potem tak zwane klatki pośrednie łączące jedną pozycję z drugą. Dużo rysowania. W animacji komputerowej animujemy wirtualne modele cyfrowe. Nazywamy to posing. Pozycje są przetwarzane na współrzędne zapisywane w arkuszu kalkulacyjnym. Komputer dodaje klatki pośrednie. Sam ustala, jaki ruch jest potrzebny do przejścia z jednej pozycji do drugiej. Komputer nie umie grać jak aktor, tworzy więc coś takiego. Zmieniamy te sztywne ruchy robota, by były płynniejsze. Takie. Są różne sposoby dokładania klatek pośrednich. Każdy można opisać matematyczną funkcją sklejaną spline. Tu matematyka spotyka się ze sztuką. Funkcję sklejaną objaśnimy na przykładzie piłki. Przerzucę ją tutaj poprzez cztery pozycje, które określę, ustawiając klatki kluczowe. Komputer dorysuje resztę klatek, analizując krzywą sklejaną. Domyślnie przeprowadza liniową interpolację ruchu. Dostajemy coś, co porusza się ze stałą prędkością. Z fizyki wiemy, że piłka przyspiesza, lecąc w dół i zwalnia, lecąc w górę. Mogę dostosować funkcję sklejaną, by zmienić czas. Ruch jest już bardziej realistyczny, ale wciąż zbyt prosty. Jako animator nadaję postaciom specyficzny charakter, więc zastanawiam się, czy piłka jest ciężka, przygnębiona, czy może wesoła, a może to balon. Gdy to określę, wybiorę typ krzywej sklejanej, który da mi ten efekt. Jeszcze lepiej jest patrzeć na postaci, ponieważ ich ruchy wiele przekazują. Weźmy na przykład I nie ma mocnego. Trzeba pokazać, jak podnosi wagon. W animacji możemy to zrobić szybko i łatwo, ale reżyser tego nie chciał. Pokazał, że I nie ma mocny dokonuje wspaniałych rzeczy, lecz z dużym wysiłkiem. Prędkość dodawania klatek pośrednich robi różnicę. Wagon może się wydać lekki lub cięższy. To jasne, komputer bardzo pomaga, ale w tej pracy chodzi o grę aktorską. Zamiast stać przed kamerą, dzielimy materiał na części długości 1,24 sekundy. Wyrażamy je za pomocą abstrakcyjnej funkcji. Nieźle co?